ważniejsze od tego, który zadaje cios, jest ten, który odbiera. Od niego zależy cały efekt. Trzymam tę gardę, pukam, nagle poczułem takie fuf, i widzę ten ring, na którym stałem nogami, to widzę, że to ja nie stoję nogami, tylko moja buzia leży w tym miejscu. Pamiętajcie, najważniejsze w walkach filmowych nie jest krótki cios. To są zawsze szerokie ciosy, żeby kamera zobaczyła. No, moi drodzy, na kanale Wujka Czarka, witam Was oczywiście Wujek Czarek i powiem Wam tak, zgadula, zagramy teraz w taką grę, zgadnijcie, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Najpierw pokazuję normalnie. A i teraz w wolnym tempie. Play. Dzisiaj będzie odcinek walki w filmach. Jak się kręci sceny walk, bujek w filmach. Pojęcie to walki jest bardzo, bardzo pojemne. O to prosiliście, żebym powiedział coś, jak się kręci walki. Chyba nie odkryję tej Ameryki, ale zaryzykuję twierdzenie, że w tym, że nie jesteśmy specjalistami. Jak się ogląda amerykański film, ostatnio widziałem Goodfellas, to powiem Wam szczerze, zastanawiałem się właśnie pod tym kątem, jak oni to robią. Facet jest z tyłu w samochodzie, oni go leją prosto w twarz, on co chwilę jest bardziej zakrwawiony, to jest w jednym ujęciu i leci mu ta głowa strasznie do tyłu i go walą no, po prostu na śmierć. Coś niesamowitego, jak oni to robią. Zawsze sobie zadawałem to pytanie i powiem Wam, że przez 30 parę lat wygrania w filmach nie znalazłem na to odpowiedzi sensownej. Dzisiaj pokłonimy się, schylimy się, jak to się mówi? Dzisiaj przykucniemy nad tym tematem? Nie, dzisiaj to nie jest od tych uderzeń, że mi nagle się klepki poprzestawiały. Ale to jest bardzo ważne. Im więcej masz klepek, tym mniej ci się poprzestawia. Bo jak masz dwie, to one tak potem fruwają po głowie. Zaczynamy. Temat walki w filmie. Sceny walki. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, w szkole teatralnej przygotowują do takich walk. Ja akurat studiowałem w takich czasach, że te walki to raczej odbywały się na broń białą. Myśmy mieli obowiązkową szermierkę. Szermierkę, czyli tam walczyliśmy na szable. Kiedyś pan profesor, który był profesorem w szkole królewskiej w Danii, nas uczył szermierki i kiedyś mówi, Pazura, przynieś szable. No i ja pobiegłem do magazynku i przyniosłem. On mówi, co ty mi przyniosłeś? To nie jest szabla, to jest floret. Więc jest szabla, jest floret, jest szpada. I każdym z tym się inaczej walczy. Ja wiem, że to w tych waszych prośbach raczej jest prośba o to, jak się ludzie po prostu leją w filmach i żyją. I to jest po prostu część ich pracy. Spróbuję na to odpowiedzieć. Więc zacznijmy od początku. Szkoła teatralna. Szkoła teatralna przygotowuje do tego rodzaju sprawności, bo to jest sprawność. I mamy obowiązkowo szermierkę. Jest taki, był, nie wiem jak teraz, jest taki przedmiot walki sceniczne. I tu korzystamy z judo, z elementów judo, karate, boksu, ciosy nogami, rękami. I walki sceniczne przede wszystkim polegają na tym, że, jak sama nazwa wskazuje, walki sceniczne, to na scenie musi wyglądać na walkę. Zauważcie, biorę teraz taki przykład, pierwszy z brzegu, jak się walczy na szable na przykład. Bardzo dużo filmów mieliśmy na szable, pojedynków cudownych. Najwspanialszy pojedynek szablowy to był film Potop, moim zdaniem, kiedy Kmicic walczy z Wołodyjowskim. Profesor Wilhelm ustawiał tę walkę, pan profesor Wilhelm, który też przyjmował mnie do szkoły filmowej. No i jestem tu, gdzie jestem. Więc pan profesor Wilhelm ustawiał ten słynny pojedynek szablowy Kmicic z Wołodyjowskim. Pamiętacie te słynne słowa, kiedy już Kmicic czuje się ośmieszony przez naszego najlepszego rycerza, małego rycerza, postać historyczną zresztą, pan Wołodyjowski. No to Michał Wołodyjowski, którego grał pan Tadeusz Łomnicki.
I właśnie Lubryski mówi do niego, kończ waść, wstydu oszczędź. I on tylko robi tak, dostaje takie cięcie i taka mu krew leci. Dokładnie wiedział, jak go uderzyć, żeby go nie zabić, a żeby go ranić. I tę walkę się ustawia. Jeżeli popatrzycie na pojedynek, nie wiem, szablowy, floretowy, czy jak walczą prawdziwi, na szpady, na olimpiadzie, ci zawodnicy, że oni bardzo szybko pracują na nogach i tak dalej. Jakby się światełko nie zapaliło, to za Chiny byś nie wiedział, którego trafi. To się dzieje tak szybko. W szablowych zdaje się jest tak, że sędzia jeszcze stoi z boku i on to obserwuje, że nie ma tych światełek, dlatego że w szpadzie i we florecie trzeba dotknąć ostrzem, znaczy końcówką, w przeciwnika. Dlatego mają specjalne takie kostiumy, specjalne maski i to jest wtedy się robi zwarcie i światełko się zapala, że ten został trafiony. W szabli natomiast oprócz pchnięć są jeszcze cięcia. I dlatego podejrzewam, musi być, może się mylę, to mnie w komentarzach wyprostujcie, w szablach są jeszcze cięcia, więc już nie ma gdzie tych czujników umieścić na szabli. Dlatego jest sędzia, który się na tym zna. Tak czy inaczej, myśmy mieli takiego mistrza szablowego, pana Pawłowskiego, który okazał się być szpiegiem. No przeczytajcie sobie tę historię, to był mistrz. On, słyszałem, bo ten pan profesor, który nas uczył, opowiadał o nim niesamowite rzeczy, że miał takie wyczucie odległości, że jak było cięcie, to on potrafił nie robić, nie odskakiwać, nie robić balestry. Balestra to jest, wiecie, to jest doskok wypad. To jest balestra taka. I jest gość załatwiony. To się ćwiczyło, to jest praca nóg. Tak czy inaczej, a Pawłowski tego nie robił. Pawłowski miał takie wyczucie odległości, że tylko cofał i klinga przechodziła milimetry przed nim, a on nie tracił dystansu do przeciwnika, on był wychylony i skorzył i po gościu. Więc to tak gwoli ścisłości i walk tych na broń białą. Muszę wam powiedzieć, że chyba w XVII czy w XVIII wieku było coś takiego, że nasi rycerze kompletnie nawaleni jeździli na dwory zachodnie i bezkarnie korzystali z wdzięków dam dworu. Jeżeli któryś z zazdrosnych panów walił im rękawicą w twarz, to nie przyjmowali. Przyjmowali oczywiście ten pojedynek, szli nawaleni i wygrywali. Dlaczego? Ten też profesor nam opowiadał. Dlatego, że w broni białej, w szabli masz zasłony tak. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, szablowa jeszcze z tyłu. Czyli reasumując, chroni cię taki... Tak jesteś chroniony. Nie chroni się nic od dołu. I nasi, nie wiem czy pamiętacie, ale pan Włodyjowski robił takiego młyńca. Tak kręciło się szablą tak, do przodu. Jak jechał konno i siekł, tak siekł. I ta szabla tak cały czas się kręciła mu w ręce. To był tak zwany młyniec. I nasi wymyślili, panowie, że jak nie ma ochrony stąd, z dołu, to ostrzyli szable z drugiej strony. I taki gość wychodził, zapierdzielał tą szablą, oni tam zrobili kilka złożeń, obronili się i potem Polak robił młyńca w drugą stronę, nie do przodu, tylko do tyłu i rozcinał gościa od między nogami praktycznie do gardła i wygrywali wszystkie pojedynki. To był patent Polaków. No taka historyczna rzecz. Wracając do naszych baranów. Cezary jak się rozgada, to będzie mówił nie na temat. Jak to się robi w Polsce? Oczywiście powiem wam, w szkole uczono walki sceniczne, karate, szermierka, balet i akrobatyka. To było wszystko bardzo potrzebne. We wszystkich walkach scenicznych ważniejsze od tego, który zadaje cios, jest ten, który odbiera. Od niego zależy cały efekt. W teatrze robiło się coś takiego, że jeszcze wydawało się dźwięki. Na przykład jak uderzało się kolegę w twarz i on udawał, że dostawał, to ty robiłeś jeszcze dźwięk. No, na przykład uderzając się w klatki, pysiał, jak tyłem stał do widowni, robił tak, gość odskakiwał, bo słychać było takie, tak jakby dostał, no nie? Albo się klepało w tyłek, takie wiesz. I to no, była taka iluzja. W szkole teatralnej
uwielbialiśmy walki sceniczne. Nauczył nas pan profesor Bruc, świętej pamięci pan profesor Włodzimierz Bruc, on nas uczył walk scenicznych, i pan doktor Tarociński, przyjmowania na przykład ciosów w jądra mężczyzn. Wystarczyło wziąć biodra do przodu i strzał, który szedł i kopałem kolegę na przykład między nogami, to on brał, tego się nie wolno bać, biodra do przodu i wtedy nogą uderzało się w udo, trochę poniżej. I to wtedy jest takie miejsce, że było słychać i uderzenie, a potem gość grał, że go boli. Tylko nie mógł za wcześnie zrobić, żeby nie cofnąć bioder, bo dostał w klejnoty. I wyobraźcie sobie, że potrafiliśmy zrobić całe sekwencje walk wręcz z uderzeniami, z upadkami, z tymi wszystkimi odgłosami, które no, dawały pełną iluzję. Jeszcze jak były dwie czy trzy pary walczące, no to była pełna iluzja. I naszym popisowym numerem studentów, właśnie takich walk scenicznych, było zawsze na obozie narciarskim, pamiętam to jak dziś, mieszkało się w pensjonatach, no bo studenci wiadomo, nie mieszkają w hotelach, wynajmowany w jakiś pensjonat. Najczęściej tam byli też ludzie na nartach z rodzinami, dzieci, tam matki i ojcowie. I myśmy zapraszali na wieczór poetycki wszystkich mieszkających w danym pensjonacie i ustawialiśmy krzesła w jakiejś dużej sali. No i siadaliśmy też między ludźmi. I pamiętam taki występ, Ewa Telega zaczynała wierszem. Wybitna nasza aktorka, była wtedy studentką, zaczynała takim wierszem, że wychodziła na scenę i mówiła wiersz o Leninie. Na małej stacji, w wiosce Poronin, gdy pociąg stanął wśród zgrzytu szyn, wyszedł na peron ojciec, a po nim raźno wyskoczył na peron syn. I to jest wiersz o Leninie. I ona gada ten wiersz nudno. I któryś z chłopaków z tyłu mówił tak: ej, no szybciej jakąś piosenkę zajęła, albo weź się rozwieź czy coś. I ktoś mówi: ej, proszę nie przeszkadzać. Oglądamy, prawda? Tutaj studenci szkoły teatralnej są. Coś się nie podoba? I to byli podstawieni nasi. I się zaczynała bijatyka. Do tego stopnia, że łamaliśmy krzesła. Oczywiście to były krzesła butaforskie, które wcześniej przygotowywaliśmy do tego efektu. Laliśmy się na potęgę. Ten tego zaczepiał, ten tamtego, dziewczyny kopały, słuchajcie, biły się, chłopaki salta kręcili od ściany, się odbijali. Bo to jest takie, że jak dostawał, to leciał na ścianę i w ścianę walił ręką, a udawał, że dostawał głową, mdlał. Ktoś go kopał, on się zwijał. No po prostu był cyrk. Ludzie chcieli już dzwonić na milicję i wtedy wszyscy na jeden oklask pana profesora Bruza wstawali. Powiedzieli: proszę państwa, to był nasz popisowy numer walk scenicznych. Ani kropli krwi, nikt nie miał nawet siniaka, słuchajcie, i ludzie byli w pełnym szoku, a taka walka potrafiła trwać kilkanaście minut. Ludzie krzyczeli, błagali, żeby przestać, wezwać milicję. No tośmy to lubili takie, to były cudowne chwile. Gorzej, jak zaczął się wtrącać ktoś, kto się naprawdę umiał napierdzielać i chciał zrobić porządek, no to wtedy nie było żartu, trzeba było przerwać od razu. I tak się bawiliśmy w szkole. To się potem bardzo przydawało przy naszych umiejętnościach przy kręceniu filmu. Ale powiem wam, że tak jak sobie przypominam, to dużo takich filmów, gdzie trzeba było umieć się bić, nie było w Polsce. Teraz wam polecam najnowszy film Macieja Barczewskiego pod tytułem Mistrz, gdzie główną rolę gra Piotr Głowacki. To jest opowieść prawdziwa o Pietrzykowskim, ksywa Teddy, zdaje się, i ten Pietrzykowski był jednym z pierwszych transportów w Auschwitz. Był więźniem obozu i on przeżył tylko dlatego, że był bokserem, się bił z Niemcami, oni go wykorzystywali jako taka. Był świetny, był mistrzem uniku. Piotr Głowacki opanował tę sztukę naprawdę perfekcyjnie i tu są walki zrobione naprawdę brawurowo. Zobaczcie sobie koniecznie ten film, będzie miał chyba w marcu premierę. Jak tylko będziecie mogli zobaczyć, to koniecznie zobaczcie Mistrz z Piotrkiem Głowackim. Naprawdę fantastyczny film, ja go widziałem już. Miałem to szczęście, więc wam go serdecznie polecam. A pierwszy taki film, gdzie rzeczywiście się świetnie człowiek bił, to był film Bokser z 66 roku, wyobraźcie sobie, z Danielem Olbryskim. Daniel Olbryski był aktorem,
któremu się dałeś zadanie, to robił lepiej niż zawodowiec. Czyli jeżeli kazałeś mu zagrać boksera, to on po prostu był bokserem. I to wspaniałe. Zresztą powiem wam szczerze, że jak z nim grałem w Królu Lirze, to było 10 lat temu, Daniel Olbryski, staliśmy za kulisami i on mówi, że ćwiczył boks. Do kilku filmów ćwiczył boks. I mówi, spróbuj mnie uderzyć pazura. No ja go próbowałem uderzyć i nigdy. On zawsze mnie trafiał. To powiem wam szczerze, że no to jest mistrz. I Daniel Olbryski zagrał to fenomenalnie. To stary film, czarno-biały. Ale genialny. To chyba to pamiętam najlepiej. Ja miałem taką przygodę. Pamiętam, byłem tuż po studiach w szkole teatralnej, gdzie ktoś mi powiedział z drugich reżyserów, że jest rola do zagrania. Taki zawodnik, młody zawodnik, waga lekko półśrednia, to jest około 80 kg, zdaje się. Szukają młodego aktora. Trzeba będzie głowę zgolić, bo facet siedzi w więzieniu. Jest pojedynek dwóch zespołów bokserskich, on trafił do więzienia i go na jedną walkę z tego więzienia wyciągają. On tę walkę wygrywa, ucieka z ringu i potem sam znajduje tego, bo był niewinnie siedział w więzieniu. Taka ciekawa historia. I znajduje tego oprawcę i przyprowadza go na milicję i jakiś taki taka. I powiedzieli, że mam jechać do Bytomia. Tam była taka słynna drużyna bokserska Sząbierki Bytom. Tam były zdjęcia próbne i wyobraźcie sobie, po raz pierwszy w życiu widziałem na żywo ring. Ring, że on jest taki trochę miękki, te liny, tak się fajnie od nich odskakuje. I postawili kamerę, mówią, no to zobaczymy twoją sylwetkę, pokazali mniej więcej jak ten bokser stoi, jak się te ciosy wyprowadza i dali mi takiego Janka na pojedynek, prawdziwego boksera. I Janek nie miał nosa, Janek miał nos wbity w twarz, taki, bo najczęściej oni nie mają tej chrząstki tutaj, bokserzy mają takie nosy rozklawicie zdwione, takie w środek. Takiego się trzeba bać, bo już nie ma nosa, to mu wszystko jedno. I ja pamiętam, ja byłem w kasku takim, wiecie, dla amatorów. No także jak mnie uderzy, no to tam mi się nic nie stanie. I był taki trener, taki malutki, taki szyb, fajkę palił. I mówi do tego Janka, mówi, Janek, to są zdjęcia, ino się bruń. A Janek mówi, jo, ino się bruń. Ino się bruń, nie bij, ino się bruń. Mówi, jo, ino się bruń. I słuchajcie, no i ja zacząłem tam go pukać. Trzymam tę gardę, pukam. Nagle poczułem takie fuf. I widzę ten ring, na którym stałem nogami, to widzę, że to ja nie stoję nogami, tylko moja buzia leży w tym miejscu. Mówię, chyba dostałem w ryj. I to był chyba knockout. No i ten do tego Janka, Janek, coś u was robił, się go j***ł. A on mówi, no bo on opuścił gardę, nie? On mówi, no i co? No i mówi, to był odruch. No i on odruch miał. Jak on widzi, że jest miejsce, puch, to mu leci pięść. No i mnie znokautował. I nie dostałem tej roli. O dziwo, nawet nie bolało, ale takie dziwne uczucie, takie nawet przyjemne, bo tak tracisz świadomość, tak się wszystko jedno. Teraz, żebym nie mógł walczyć, bo jestem po operacji kręgosłupa i niestety można by mnie zabić, jakby ktoś mnie trafił, także błagam. Nie namawiajcie nikogo. To była moja pierwsza przygoda. Powiem wam szczerze, że ja takich ról, gdzie się lałem, to miałem mało. Zacznę od tyłu. Ostatnia rola, w której się lałem, znaczy lano mnie, to mnie właśnie w Ślepnąc od świateł Nożyński, główny bohater, lał w moim własnym mieszkaniu. I tam, powiem wam szczerze, szefem kaskaderów był kolega kaskader, który na co dzień jest osobistym kaskaderem, nie zgadniecie, Toma Kruza. To jest Polak. Zresztą, bo oni są podobni nawet z daleka, to jakbyś popatrzył, kurde, rzeczywiście, ta sama jakby postura, włosy też ma takie podobne, no buzię inną, wiadomo, ale no jest naprawdę duże podobieństwo. I on mi pokazywał właśnie, jak się tak ręka za rękę, jak nie tak, to ty tak. I pokazywał mi, że ważniejszy jest ten człowiek, który dostaje. Także jak on mnie tak, to mi musi ta głowa lecieć i całe ciało leci. I co po kolei. I to się robi bardzo powoli, te wszystkie ruchy, żeby zobaczyć, jak ciało reaguje, a potem się tylko przyspiesza. I to jest rzeczywiście... I dał mi coś takiego, co mają w Stanach i on mi radził, żeby to kupić. To powiem, to jest drogie. Miałem u niego to zamówić, ale tego nie zrobiłem, teraz żałuję. Mają takie coś, co się zakłada pod spód, kaskaderzy. Słuchajcie, bo generalnie te wszystkie takie, jak jedziesz na wrot, na tych, na rolkach,
czy to są takie, czy do siatkówki, to jest wszystko wielkie. To, co chroni wystające części, czyli łokieć, kolana, biodra. To najbardziej boli, jak się upada na te części ciała, bo to są kości. I wymyślili w Stanach, czy takie są kalesony. Tylko w tych miejscach mają takie zgrubienia i tam jest taka blaszka. To jest chyba kewlarowe czy coś. W każdym razie to jest patent wymyślony przez Polaków. I polega to na tym, że jak przez taką blaszkę uderzysz lekko, to czujesz. Dokładnie tak samo lekko. Ale jak przypierdzielisz młotem, to też czujesz lekko. Że to ma taką dziwną właściwość, ten materiał, że on pochłania tę energię, która jest tutaj dana. On mówi, powinien sobie to kupić, Cezary, dlatego że to by ci przydało nawet na nartach. Że pod kostium narciarski zakładasz sobie taki ten, bo to są kalesony i góra. I to wcale nie, wiecie, bo to nie zmienia sylwetki człowiekowi. Możesz to założyć pod garnitur i potem mogą cię lać pałami, a ty nic nie czujesz, bo przecież masz te takie blaszki, które im bardziej uderzysz, tym bardziej pochłaniają. Lekko uderzysz, lekko pochłania. Genialny patent. Więc to ostatnie moje właśnie, kiedy mnie lał Nożyński, parę razy mnie tam chlasnął. Grałem w serialu TVN-owskim Belle Époque, grałem boksera przedwojennego. Oni też inaczej stawali, pokazywali nam, jak to się robi. I najgorsze było to, że kolega kaskadry, inny kolega, który wtedy mnie wziął po swoje skrzydła, zadzwonił do mnie, mówi, spotykamy się na zdjęciach wtedy i wtedy, to ci pokażę sekwencję i będziemy to robić. Ja mówię, ty, ale ja nigdy nie boksowałem. No jak nie? Mi powiedzieli w produkcji, że ty jesteś taki macho, że ty wszystko. A ja mówię, no nie, no to jest wszystko bzdura. No właśnie problem polega na tym, że macho, śmaczo, sraczo, ale ja nie umiem boksować. No i chodziłem na kilka takich zajęć, poszedłem z boksu i powiem wam, że no, że jak ktoś już umie boksować, to lepiej z nim nie wchodźcie w szranki, bo nie macie żadnych szans. I w tym filmie robiliśmy sekwencję. Sekwencję, która kilka takich złożeń, które polegało na tym, że przeciwnik nie leje, a potem ja robię jeden taki unik, odskakuję i z boku on dostaje strzała ode mnie takiego sierpa. Pamiętajcie, najważniejsze w walkach filmowych nie jest krótki cios. Są zawsze szerokie ciosy, żeby kamera zobaczyła. Jak trzeba, to oni sobie przyspieszą. Ale im wolniej, tym lepiej, bo ten cios widać. No bo taki cios, to co zobaczysz? Nic, nie? A jak tak idzie ręka przez ten, no to widzisz, że tu jest moc. Twarzą grasz, wiesz? I na tym to polega, że to jest... teraz mnie w ostatnim serialu facet wbijał nóż tutaj. No i on tak jak wbił, no to... Słabo, nie, ten nóż się chował, ale jak zrobił zamach, no to wtedy możesz zagrać, że ci boli. A jak robi tak, no to nie ma efektu. Efekt w filmie, bo to jest coś takiego jak prędkość kątowa. Zauważcie, że jak pokazują czasami wyścig kolarski, kamera stoi w miejscu, w jednym miejscu i ci kolarze jadą na te kamery i praktycznie dla nas stoją w miejscu. Oni jadą na mnie ze 40 na godzinę. Kręcą i stoją w miejscu i tak się powoli zbliżają, powoli, dopiero jak mijają kamerę, to jest bardzo szybko. Tak się robi na przykład pies, tak się robi na przykład z samochodem. Jak jedziesz na kamerę, to przed kamerą bardzo zwalniasz i przejeżdżasz wolno koło kamery i wiesz, bo to i tak będzie płynny ruch. Tak samo jest z uderzeniami. One muszą być szerokie, bo w kamerze to i tak się skraca perspektywa. Więc dokładnie to samo dotyczy fechtunku. Nie robi się krótkich ruchów, tak jak na olimpiadzie robią, czy na pojedynkach, tylko to są duże zamachy, duże zamachy, duże, 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 a ten się broni, 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 broni. I to, i na tym to polega. To są sekwencje. I takie sekwencje się kręci, 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 kręci. Dziewczyny tutaj tam smarują, żebyś się świecił. Robisz przed każdym ujęciem pompki, żeby te mięśnie jeszcze napompować. Ja byłem tak zjechany. 5 godzin kręciliśmy walkę. Myślałem, że odjadę. No raz mi kolega trafił. I tak mi trafił, że myślałem, że mi łeb odleci. Przeprosił. Ale to była moja walka. Taka naprawdę. Belle Époque. I w tym odcinku grałem boksera, byłem taki zmasakrowany później. A zaczęło się niewinnie, z Bogusławem Lindą. Jest taka scena w Krolu na korytarzu, gdzie wkurzony król, czyli Olaf Lubaszenko,
I mówi, Federny, gdzie jest tamten? Nie, ja mówię, no to ty tego, nie? No, być na wysokości lamperi tam. I on mi daje wry. Ja upadam, bo mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie, panie kapitanie. Słynna scena na korytarzu, nie? Jak Wender nie dostał wry od tego, od króla. Kudy, gdzie jest? Sperma ci na łeb uderzyła? To idź się odlej, wrodzę z okrej mózgiem! Puść mnie! Puść mnie, gnoju! Nie tutaj, mówię ci, że nie tutaj! Puść mnie! Spokój, kurwa, wale, jeden odpierdoliło ci? Czy młodym wojsku kaprala wiesz? Wiaderny, kurwa, wiaderny, już mam cię dość, już cię nie zniosę! Kurwa, twoja mać! Umoczyłeś go! I pamiętam, jak tę walkę, ten... No, scena jest o tym, że wchodzi wkurzony król, leje tego wiadernego, odciągają ich od siebie, on ich zobaczysz, wiaderny, jeszcze cię ten. No, i Boguś Linda chciał pomóc. I mówi, ale Olaf, nie idź tak go nie bij, bo to jest bez sensu. Podejdź tak go z łokcia weź. Mówi, Czarek, stań tutaj, nie? I jak mi pierdzielną tym łokciem w ryj? Ja mówię, kurna, Boguś, on prosi, to wiesz, Bogusław Linda, no nie mogę mu go opierdzielić. Mówi, boli, nie? Mówię, tego zaraz będę siny, zaraz mi, kurde, wszystko spuchnie. Jak ja będę dalej grał? No i Boguś przestał reżyserować walki sceniczne wtedy i Olaf mówi, dobra, podejdę, po prostu ci... Ja mówię, dobra, okej. Okay. No i tak zrobiliśmy. Po prostu przyszedł, pierdyknął niby, nie wiesz tego, ja się przewróciłem i on dalej do mnie go odciągnęli. I wystarczyło, bo o tym była scena. Zawsze lepsze jest wrogiem dobrego. Trzeba czytać, co jest w scenie i to po prostu wykonać. Ja robiłem takie ujęcie, uparłem się na to ujęcie w moim filmie Weekend, gdzie chciałem, żeby kończący cios Małaszyńskiego przed dyskoteką, kiedy facet do niego z maczetą wychodzi, był taki, że jak on już klęczy, to Małaszyński wylatuje w górę w wolnym tempie i go tak wbija w ziemię. Zaraz ci łapy odjebę maczetą, gnoj! I pamiętam, że to na próbie, na sali gimnastycznej z taką kamerką z ręki, to nam szło jak składka. Przyszedł plan. Ciągle to nie jest to, ciągle jest za krótko i ten obiektyw nie pasuje i ten, ale uparłem się i tę scenę zrobiłem i to jest super, ja uwielbiam takie rzeczy, że on wyskakuje i przyspieszenie pod koniec, gość się wbija w glebę, ja kocham takie rzeczy, kocham oglądać, trudniej jest je robić, najtrudniej jest, wiecie co zrobić, nie, ja wolę dostawać, mniejsza odpowiedzialność. Wiesz, i ten, i chociaż, kurde, jak kolega trafi, no to już trafi. W filmie Sara kazali mi zlać Lindę, skopać go, zlać i go zostawić w grobie. Dla niego kopiemy grób. Tylko, że Lindę do tego ujęcia założyli mu te wszystkie takie, wiecie, no te pod ubranie ochronę taką, takie ochraniacze. I ja tego Bogusia w kilku dublach kopałem, no a ponieważ miał ochronę, mówi, lej mnie z całej siły. Ja go kopałem na chama, po plecach, po wątrobie, po tym. Słuchajcie, ja nie mogłem chodzić, no bo oni zabezpieczyli Bogusława Lindę, a nie zabezpieczyli mojej prawej nogi. A ja tę nogę sobie po prostu zniszczyłem na dobre 2-3 tygodnie. Dobrze, że wtedy byłem młody, szybko regenerowałem. Ale to był dramat. Tak mnie bolała noga. Czyli tu trzeba uważać. Zawsze trzeba się zabezpieczać. Właśnie ostatnio tak upadałem w filmie, upadałem zawsze na prawą rękę i na którejś z prób pomyślałem sobie, że efektownie będzie, jak upadnę tak. I upadłem na łokieć, który boli mnie do tej pory, był spuchnięty, podszedł wodą, bo nie poprosiłem o materac na próbę, bo myślałem, że to tak sobie upadnę, nie? No jednak to już nie te lata, to już upadki są najważniejsze. Zawsze nam powtarzali na walkach scenicznych, na judo czy tam na karate, że upadać. Jak będziesz dobrze upadał, to będziesz jak to się mówi, amortyzował swój upadek i nic ci się nie stanie. Aktor powinien takie rzeczy umieć. No oczywiście taką miałem scenę przecież z Markiem Kondradem w filmie Psy, kiedy na wysypisku mi wyrzuca ten aparat, ja dostaję strzała i spadam na wysypisku z takiej góry. To ja sam nie spadałem, chociaż chciałem. Ale to był zły wybór. Zrobił to Ryszard Janikowski, kaskader,
Zresztą o kaskaderach jeszcze powiem kilka ciepłych słów za chwilę. Więcej pamiętam właśnie takich pojedynków na broń białą, które na mnie zrobiły wrażenie i w których brałem udział. Jest taki film Franco Zeffirellego Romeo Julia z 66 roku. Jak ja to... 69 miał premierę. Ten film się w ogóle nie zestarzał. Tam grała dziewczyna, w której się wszyscy wtedy kochaliśmy. Olivia Hussey gra Julię. Matko. Oni mówią tam wierszem, tego w ogóle nie słychać po angielsku. Maciej Zębaty tłumaczył to na polski. Słuchajcie, musicie zobaczyć. Tam jest słynna ta piosenka z tego filmu. Tarararam. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. O Jezus Maria, mam dreszczek, to jak ja to nucę nawet mam dreszczek. Wyobraźcie sobie, jak ona brzmi w rzeczywistości. Wow. I oni zagrali tak pięknie. I tam jest bohater, który nazywa się Mercutio. Najbliższy przyjaciel Romea, który ginie w pojedynku z Tybaltem. Bo Tybalt go oszukuje, mu wbija szpikulec i chłopak umiera, taki wrażliwy, który mówi, królowa Mab, do ciebie przyszła Pono, czarodziej, sprawicielka. Coś takiego, ja pamiętam, to genialna rola tego chłopaka, już nie pamiętam, jak mi się nazywał. Tam Tybalta grał Michael York. To naprawdę był wybitny film, Franco Zeffirelli był wybitny. Muzykę napisał Nino Rota, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów. Musicie zobaczyć ten film. I w każdym razie tam ten pojedynek Tybalta z Mercutia z Tybaltem. I uwaga, w Zamościu na trzecim roku, czyli to był 84 albo 5 rok, grałem Tybalta w plenerze. Jan Machulski reżyserował Romeo i Julię. I jak jest ratusz w Zamościu, to musisz, Adaś, pokazać zdjęcie ratusza w Zamościu. Są schody, które tak idą z dwóch stron do ratusza. I na tej poręczy, ona była dość szeroka, myśmy z Piotrkiem Siejką zrobili pojedynek, ponieważ wieczorem się grała spektakle plenerowe, to on ciął mi pod nogami, ja podskakiwałem. Ja mogłem spaść z pierwszego piętra na dół się zabić. Tak graliśmy. On ciął i klingą przejeżdżał po tym, po betonie i szły iskry, słuchajcie, laliśmy się. I ten, ja pamiętam, że chcieli mi dać sztuczną krew. Ja mówię, że lepiej wyjdzie, jak będę miał ketchup, ten, bo więcej go mogę wziąć. I kurde, byłem tak spocony, że ten ketchup wyglądał żółto, blado, papuziato, żałowałem. I umierałem, ten, on umiera i mówi monolog piękny. Słuchajcie, i tam było 10 tysięcy ludzi, czy 5 tysięcy ludzi, nieważne, był cały rynek ludzi. I tam były głośniki takie wielkie, bo mikrofony zbierały, tam konie wjeżdżały na scenę. To były wielkie plenerowe wydarzenia. Wyobraźcie sobie taki numer, że jak umierałem, znaczy Mercutio umierał, mówił monolog, to była taka cisza na rynku, że słychać było szum w tych kolumnach. Ludzie myśleli, że naprawdę mnie zabił. To ja pamiętam, że to był mój pierwszy wielki, taki wspaniały sukces artystyczny, to właśnie był Mercutio w Romeo i Julii. Zobaczcie film Zeffirellego, zrozumiecie, o co chodzi. A jeśli chodzi, Romeo i Julię grali też w Elblągu w teatrze. Nie wiem, czy to jest tylko opowieść, czy to jest plotka, czy tak było naprawdę, ale rzekomo, bo wiecie, co najgorsze w tych klingach, jak się bijesz w teatrze. Klinga jest długa i najczęściej, jak już musisz trafić, takie są klingi, właśnie w powiększeniu. I że jak się pojedynkujesz, musisz uderzać bo jak uderzysz tak, to ona się łamie i najczęściej odpada ten koniuszek. I jest taka, nie wiem, opowieść, czy to była prawda, że grali Romeo i Julię właśnie w Elblągu. Tam w ogóle było genialne, bo profesor Wilhelm robił te pojedynki, ten, który zrobił pojedynek w Łomnickiego z Olbryskim, czyli Kmicica z Wołodyjowskim. On robił taki numer, że scena jest tak nachylona i takie wielkie beczki lecą na ludzi, na widownię. Widownia krzyczała, a one były tak wyliczone, była ich obwód, że na końcu przy samym zejściu były takie czpienie i ta beczka się zatrzymywała w takim, miała taką dziurę,
zatrzymywała się na tym czpieniu, tak zawisała nad ludźmi. Taka wielka. Słuchajcie, to ludzie naprawdę mieli w portkach ze strachu. To tak absolutnie naturalne. Tak się lali tam Capuleci z Montekimi. I skończył się spektakl. Wyobrażacie sobie coś takiego? Skończył się spektakl. Wszyscy wyszli i facet siedzi tak w piątym czy w szóstym rzędzie. Okazało się, że ten kawałek klingi odpadł, miał taką prędkość od uderzenia, że facetowi wpadł w oko i chyba była śmierć na miejscu, tak jakby kulą go strzelił mu w ten. Podobno, nie wiem czy to jest prawda, taka legenda krążyła, że to tak się stało i że ku przestrodze. Dlatego teraz w teatrze wiem, że te klingi są zabezpieczone, mają takie kulki na końcu, to wygląda na, że nie mogą się zabić, no bo mają kulkę na końcu i to już nie ryzykuje się od tamtego czasu. Podobno. Jeszcze tylko na koniec chciałem taką laurkę wystawić naszym wspaniałym kaskaderom, którzy nie mieli zbyt dużo możliwości, żeby się popisać swoimi umiejętnościami reżyserowania walk, a zawsze chcieli. Do tego stopnia, że nasi właśnie Rysiu Janikowski, Robert Brzeziński, który mi robił całą kaskaderkę do mojego weekendu, zrobił to brawurowo. Bardzo ci dziękuję, Robert, jesteś wspaniały. To powiem wam, że byli mistrzami świata. Chyba w 90 którymś roku były mistrzostwa świata kaskaderów. Oni wzięli paszporty, nie wiem jak, nie wiem skąd. Pojechali i tam było coś takiego, że były ekipy różnych państw. I mówię tak, masz samochód, masz to, to, tamto, do rozwalenia to, 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 to. I teraz macie wymyślić scenę i ją nagrać. I nasi chłopcy wymyślili takie bajery, bo oni potrafili na dwóch kołach samochodem jeździć, koziołkować i znowu wstawać i jechać dalej. I być pod samochodem, w samochodzie, na samochodzie, przechodzić. Robili takie wariacje i byli mistrzami świata kaskaderów. Właśnie pod przywództwem Rysia Janikowskiego. On mnie bardzo często w tych filmach zmieniał. A potem był Robert, który też mnie zmieniał. Teraz już nie mam ich kto zmieniać, bo już mi nikt nie bije, ani ja. Nie pozwalają mi bić innych, a chętnie bym tak komuś spróbował. Ręce już nie te. I tym optymistycznym akcentem nie tego tematu całego niestety nie jestem w stanie wam opowiedzieć, a czas już mi się kończy. Myślę, że w miarę ciekawie to opowiedziałem, chociaż za dużo mam do opowiedzenia i tak strasznie biegałem po tym wszystkim. No wiadomo, że najlepszy w biciu, w mordobiciu zawsze był, jest i będzie Bruce Lee. To ja jestem Bruce Lee.